stanu Ohio. I właśnie do Columbus wjechało się 100 tysięcy widzów, żeby oglądać w akcji 10 tysięcy sportowców zaproszonych tutaj przez Arnolda Schwarzeneggera. Między innymi Arnold Schwarzenegger zaprosił tutaj najsilniejszego człowieka świata, czyli Mariusza Pudzianowskiego. Jak mu pójdzie? Musicie to zobaczyć. Zapraszam na Arnold Fitness Weekend. Festiwal Siły i Piękna w Columbus stwarzał każdemu okazję do podziwiania tego, co lubi najbardziej. We love the strong man. Oprócz lokalnych gwiazd i gwiazdeczek, zwiedzający mogli zobaczyć prawdziwe sławy. Autografy rozdawali Sylwester Rocky Stallone i gubernator stanu Kalifornia Arnold Terminator Schwarzenegger. Wreszcie na scenie pojawili się główni aktorzy. Mariusz Pudzianowski, najsilniejszy człowiek świata 2002 i 2003. Litwin Zydruna Sawickas, ubiegłoroczny triumfator tych zawodów. Raimonds Bergmanis z Łotwy, ostatnio numer 3 na świecie. Norweski weteran Sven Carlsen, mistrz świata 2001. Szwed Anders Johansen, numer 6 w rankingu Super Series. Węgierski mistrz trójboju siłowego István Árvai. Trzeci siłacz światowego finału w Zambii Wasyl Virastiuk z Ukrainy. Najmłodsza amerykańska legenda Mark Filippi. Mistrz USA w latach 2000 i 2001 Brian Schoenwield. I ten, który go zdetronizował, Steve Kirit, księgowy z Pittsburgha. Zawody w Columbus są ostatnimi w tak zwanej super serii, ale ostateczny triumf w tych zmaganiach i tak zapewnił już sobie Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski i jego fani z Polski. Mariusz, kto dzisiaj będzie najlepszy? Trudno powiedzieć, kto będzie najlepszy. Obciążenia są naprawdę kolosalne. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak ja to zawsze mówię, tanio skóry nie sprzedam i będę walczył do samego końca. Zaczynamy od podnoszenia ważącego 166 kg wózka starego wagonu kolejowego. Węgier István Árvai zaprezentował bardzo skomplikowaną technikę, ale ciężaru i tak ani razu nie uniósł. Łotysz Bergmanis chyba czuł się zbyt pewnie. Dla byłego olimpijczyka w podnoszeniu ciężarów wyrywanie sztangi w górę to nic trudnego. Technikę rzeczywiście miał olśniewającą, ale po błędzie w pierwszym podejściu zdołał tylko dwa razy podnieść koła nad głowę. Zydrunas Sawickas rok temu wygrał tę konkurencję. Czterokrotnie uniósł wózek będący kopią przyrządu wykonanego w latach 20. ubiegłego wieku przez legendarnego francuskiego siłacza Louisa Apollona Uni. Jak pójdzie mu tym razem? Ależ mocne ma ręce Litwin. Pierwsza faza boju zapowiadała kłopoty, druga była już tylko igraszką. Podobno konstruktor tego przyrządu nigdy nie zdołał podnieść go nad głowę, a do połowy lat 50. dokonało tego zaledwie trzech siłaczy. Dla Sawickasa i wielu innych współczesnych strongmanów koła Apollona to prawie bułka z masłem.
Czy ponownie wygra tę konkurencję i tak jak przed rokiem całe zawody? Te koła ważą 166 kg. Tak, mocny jest dziś Savickas. Chwila przerwy na przetarcie dłoń magnezją. W tych zawodach niedozwolone są wszelkie najnowsze wynalazki. Kleje, mazidła, elastyczne kostiumy. Wszystko ma być maksymalnie zbliżone do realiów zmagań siłaczy sprzed 50, a nawet 100 lat. Brawo Zydrunas, jakże szybko rozwija się talent litewskiego siłacza. W ostatnich 2 latach zdobywał wicemistrzostwo świata. Mariusz Pudzianowski musi na niego bardzo uważać. Ma duży brzuch, to pomogło. Ale zawodzą ręce, pierwszy raz dzisiaj. Gdyby podniósł koła 5 raz, pobiłby własny rekord świata. Czas płynie nieubłaganie. Limit tej konkurencji wynosi 2 minuty. Litwin musi się spieszyć. Niesamowite. Dokonał tego dosłownie w ostatniej sekundzie. Ogromny tumult na widowni. 5 podniesień. Po raz pierwszy w historii tej dyscypliny. Bardzo pobudzony jest dzisiaj Savickas. Dotąd bywał raczej powściągliwy w okazywaniu emocji. Amerykanin Steve Kirich zawiódł swoich sympatyków. Koła Apollona okazały się dla niego za ciężkie. Rok temu ukończył zawody Arnold's Classic na 5. miejscu za Pudzianowskim. Dwukrotny mistrz Stanów Zjednoczonych Brian Schoonfield ma 29 lat. On także ma kłopoty z zarzuceniem ciężaru na piersi. Udana poprawka, a już wydawało się, że ręce Amerykanina są za słabe. Prawdę mówiąc, tylko Bergmanis umiał płynnie podrzucić sztangę na barki, a właściwie wycisnąć ją, bo tak kiedyś nazywał się ten bój w zawodach sztangistów. No i znów kłopoty. Normalnemu człowiekowi chyba pękłby kręgosłup, ale i dla potężnego siłacza taka gimnastyka okazała się za trudna. Brian nie ma jednak zamiaru rezygnować. Jako strongman startuje dopiero 5. sezon, chociaż pierwsze ciężary zaczął podnosić mając zaledwie 10 lat. Jak sam twierdzi, zawsze chciał być większym i silniejszym od kolegów. Prawa ręka pod chwytem. Trzeba będzie szybko to zmienić podczas boju. Czy Brian zaliczy 2. podejście? Udało się. Brawo Skuni. I wygląda na to, że nie zamierza poprzestać na 2 próbach. Doping publiczności na pewno bardzo by mu pomógł. Na 4 raty. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Pięknie walczy z Kunwilt. I ma 3. zaliczenie. Wielkie brawa dla Amerykanina. Skupmy się jednak teraz na Mariuszu Pudzianowskim. Bardzo szybko poradził sobie. I już koła Apollona w górze. Brawo Mariusz! Mistrz świata od razu zabiera się do następnego boju. Dobrze, Polak stracił wiele sił. Może za szybko zaczął tę próbę. Teraz musi dać odpocząć ręką. Dominator ma raczej nie tęgą minę. Niby jest lepiej niż rok temu, kiedy w ogóle nie zdołał unieść tych kół nad głowę. Ale nie można stracić zbyt wielu punktów do Savickasa już na początku zawodów.
Zaliczony trzeci bój, ale Mariusz musi w pierwszej fazie szybciej podchodzić ciałem pod ciężar, uginać nogi, by potem w decydującym momencie pracowały nie tylko ręce. Trzymajmy kciuki za to czwarte podejście. Odetchnęliśmy z ulgą. Mariusz walczył wspaniale, ale nie wiem, czy będzie jeszcze w stanie wyrównać wynik Savickasa. Limit 2 minut już bliski wyczerpania. Zostało niespełna 20 sekund. Niestety, ale nie narzekajmy. Pudzianowski zostaje z 4 podniesieniami. To na razie drugi wynik. Ekstremalnie wytrzymałe wiązania molekularne oleju Elf Excellium gwarantują stałą ochronę silnika przez cały czas pracy, od wymiany do wymiany. Elf Excellium chroni i służy. Dzień dobry, zapraszam na test Vanish Oxy Action Max. Poleję pana olejem. Co pani robi? Tego się nie da usunąć. Vanish Oxy Action Max da sobie radę. A teraz pokażę, jak działa. Mieszam sos pomidorowy z kakao, sosem winegrę, olejem i robię plamę. To już po koszuli. Bez obaw. Dodaj proszek Vanish Oxy Action Max do wody. Zamieszaj i zobacz, jak powstaje aktywna piana. Nałóż ją na plamę. Włóż koszulę do ciepłej wody i zobacz. Po plamie ani śladu. To działa! Dodaj Vanish Oxy Action Max do każdego prania. Vanish Oxy Action Max. Różowa siła na trudne plamy. Plamy zdarzają się wszędzie. Vanish Oxy Action Spray do dywanów i tapicerki usuwa trudne plamy z wykładziny, dywanu i tapicerki. Vanish Oxy Action Spray całkowicie usuwa trudne plamy. Ze zmarszczkami jest jak z bumerangiem. Już myślisz, że się ich pozbyłaś, a one wracają. Teraz jednak efekt bumerangu możesz wreszcie powstrzymać. Udoskonalony krem Q10 plus Nivea Visage zawiera nowy, niezwykle skuteczny system przeciwzmarszczkowy z kompleksem Q10, który stymuluje skórę do walki ze zmarszczkami. Dzięki temu redukuje istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. To widać. Wypróbuj kremy Q10 plus Nivea Visage z nową, udoskonaloną formułą. Nic nie pokonuje łuków w takim stylu. Oto nowe oblicze Contour Plus Sport od Gillette. Nieprawdopodobna gładkość, niezwykła dokładność golenia. Contour Plus Sport za przystępną cenę. Nowość od Gillette. Tak czuje się silnik twojego samochodu, kiedy używasz oleju Shell Helix. Oleju, który aktywnie usuwa szkodliwe osady i orzeźwia silnik twojego samochodu. Tak właśnie czuje się samochód z olejem Shell Helix. Uwielbiasz czekoladę? Lindt tworzy najlepsze czekolady dla ciebie. Excellence. Gorzka z 70, 85 i 99% kakao. Lindt Excellence. Odkryj w sobie czekoladową pasję. Sami Swoi to najtańsze na rynku rozmowy w sieci i z telefonami stacjonarnymi. Tu i tu 24 grosze, więc z każdym, kto ma stacjonarny, rozmawiasz jak ze swoim. Samych swoich jest dużo, bardzo dużo. Sami Swoi, po prostu tanie gadanie. Brutalnie zamordowano współwłaściciela nocnego klubu. Stefan Tomczyk, 38 lat. W lokalu działy się przerażające rzeczy. A wiedziała pani o kamerach? Jakie kamery? Musiałam to robić z każdym z nich. Skrzywdzono wielu ludzi. Każdy z nich może być zabójcą. Ewidentne zgwałcenie. Jest 1000 filmów.
kryminalni. Dziś o 20 w TVN. Nowy program. Gwiazdy uczą się tańczyć od mistrzów. Od ciebie zależy, kto zwycięży. Może będzie to Claudia Carlos. Na żywo. Taniec z gwiazdami. Dziś o 21.05 w TVN. Niepokonani pięściarze. Ci, którzy walczą o najwyższe stawki. W kategorii półśredniej Kermit Cintron z Puerto Rico spróbuje zdetronizować Meksykanina Antonia Margarito. Potem amerykańska batalia. Juan Diaz jest posiadaczem mistrzowskiego pasa WBA w wadze lekkiej. Czy zdoła mu go odebrać Ebo Older? Wielokrotny mistrz Shane Mosley zmierzy się z Davidem Estradą. A w kategorii ciężkiej niepokonany Kelvin Brock stoczy prawdziwą wojnę z Jamilim McCleanem. Gala boksu w Las Vegas. W niedzielę 24 kwietnia w TVN. Gulman. Poczuj smak zwycięstwa. Były mistrz świata Norweg Sven Carlsen podchodzi do kół Apollona. Wózka kolejowego ważącego 166 kg. Bardzo sprytnie zarzucił sobie ciężar na piersi. No i już zaliczył pierwsze podejście. Szybkie podbicie nogami w decydującej fazie. Bardzo dobra technika Norwega. W tej konkurencji prowadzi Litwin Sawicka z 5 podniesień. O jedno więcej od Mariusza Pudzianowskiego. A tym razem jakieś kłopoty. Zmienił uchwyt. To niespodzianka. Carlsen zalicza drugie podejście. Wyrównuje wynik sprzed roku. Oglądamy pierwszą konkurencję zawodów Arnold's Classic, zorganizowanych przez samego Arnolda Schwarzeneggera, kiedyś kulturystę i aktora, teraz gubernatora Kalifornii. Dziesiątka zaproszonych przez niego siłaczy walczy o legendarny samochód terenowy Hummer i $16,000. Jeśli Norweg to podniesie, wyrówna wynik Amerykanina Skonvilda. Tak, udało się! Ale 36-letni weteran na pewno na tym nie poprzestanie. Przez dwa poprzednie lata kończył zawody na drugim miejscu, za oglądanym właśnie Zyndrunasem Sawickasem. Jeśli chce go teraz pokonać, nie może stracić zbyt wielu punktów już w pierwszej z 5 konkurencji. Zaliczona 4. próba. Ale Carlsen rezygnuje z 5. Chyba lekko utyka schodząc z podestu. Czyżby jakaś kontuzja? Zaliczyłeś 4 podejścia. To pierwsze bardzo swobodnie. Czy potem naderwałeś ścięgno udowe? Miałem mały wypadek 2 tygodnie przed przyjazdem tutaj. Naderwałem sobie coś w plecach i poczułem to przy drugiej próbie. Gdyby nie to, zaliczyłbym dziś 6-7 podejść, a tak każde musiałem zaczynać bardzo ostrożnie. Amerykański weteran Mark Filippi zdołał dwukrotnie podnieść koła Apollona, zwane tak od przydomka ich konstruktora sprzed 80 lat. Pecha miał Szwed Anders Johansson. Po nieudanej pierwszej próbie w drugiej doznał niegroźnej na szczęście kontuzji łokcia. Stawkę zamykał Wasyl Wirastiuk z Ukrainy. Zaliczył 2 podejścia. Przy trzecim sprytnie umknął spod kół. Popatrzmy na komplet wyników. Wygrał Sawickas, a Carlsen wyprzedził Pudzianowskiego dzięki lepszej technice, tak zwanego wyciskania, zademonstrowanej w pierwszym podejściu. Przypomnijmy sobie jeszcze, jak Mariusz Pudzianowski walczył o tytuł mistrza Polski.
16. Co się dzieje, panie i panowie? Mariusz Pudzianowski, mistrz świata. Druga konkurencja naprawdę bardzo trudna, martwy ciąg. Niektórzy zapowiadają atak na ponad 400 kg, ale jak pójdzie Mariuszowi, czy ma szansę na zwycięstwo? Popatrzcie. Druga konkurencja to tak zwany martwy ciąg. Amerykanin Steve Kirid musi podnieść ciężar aż do wyprostowania nóg i całej sylwetki. Na sztandze 770 funtów, czyli 346,5 kg. To jednak za trudne. I Kirit kończy z wynikiem 324 kg. Niech Państwa nie zmylą liczby na ekranie. To ciężar w funtach, a każdy funt to nasze 45 dekagramów. Dlatego Ukrainiec Wirastiuk przymierza się dokładnie do 354 kg. Bardzo wolno ciągnął sztangę w górę. Już myślałem, że nie da rady, a jednak Wasyl ma powody do zadowolenia. Przypomnę, że był trzeci w finale Mistrzostw Świata 2003. Amerykanin Brian Schoonfield zaliczył 346,5 kg, ale próba dźwignięcia 361 kg była już nieudana. Druga konkurencja za chwilę, jak sobie z nią poradzisz? No druga konkurencja, w tej drugiej konkurencji czuję się dosyć dobrze. Ale tutaj każdy fizycznie jest na tym samym poziomie i tą konkurencję trzeba będzie rozegrać taktycznie. Mam trzy podejścia tylko i muszę patrzeć na przeciwników, dlatego że to jest troszeczkę inaczej jak na normalnej sztandze i tutaj może rozegrać się wynik na 5 kg. Do Columbus przyjechało sporo Polaków z wielu zakątków Stanów Zjednoczonych. Gorąco dopingowali naszego dominatora, który rozpoczyna walkę od 376 kg. To jest o 6 kilo więcej niż wynosił stanowiony przez niego krótko przed wyjazdem do Ameryki rekord Polski. Brawo! Ten wynik daje w tej chwili Mariuszowi Pudzianowskiemu prowadzenie. Specjalnie tutaj do Columbus na Mariusza Pudzianowskiego? Oczywiście, specjalnie dla niego wspieramy go w tych ciężkich chwilach, tych takich ciężkich do dźwigania, także wszystko będzie dobrze. Kto dzisiaj wygra? O, Mariusz Pudzianowski! Ale inni nie zamierzali kapitulować przed Polakiem. Łotysz Bergmani skazał założyć na sztangę 382 kg, o 6 więcej. Udało się. Rok temu ukończył całe zawody na trzecim miejscu, przed Pudzianowskim i pewnie liczy na powtórkę. Szwed Johansson szybko zapomniał o drobnej kontuzji łokcia. Najpierw wyrównał wynik Polaka, 376 kg, a teraz chce dołożyć do tego jeszcze 20 kg. Ależ ostro szarpnął. Nie, nic z tego. Nie wyprzedzi Polaka. Wyłudź się od Mariusza. Jesteś dziś lepszy od Mariusza. Dlaczego? Cóż, myślę, że w tej konkurencji jestem lepszy niż Mariusz. On z kolei jest lepszy w innych konkurencjach.
To wszystko może się ciągle zmieniać. Może w następnym boju lepszy będzie Carlsen? Trudno to powiedzieć. A jak będzie teraz? To także jedna z moich lepszych konkurencji. Ale słyszałem, że inni też mocno przygotowywali się do martwego ciągu. Będzie interesująco. Mariusz Pudzianowski czeka na występ litewskiego rywala. Już wie, że z nim przegrał, ale jeśli Sawickas podniesie teraz 412 kg, czyli 915 funtów, strata punktowa może być bolesna. Wykonał tę próbę niemal bez wysiłku. Litwin jest we wspaniałej dyspozycji. Łatwa pierwsza runda, znakomita walka w drugiej. Co zamierzasz w trzecim podejściu? Zaczął się hazard. Jeśli tylko ścięgno wytrzyma, mogę podnieść tyle, ile potrzeba do zwycięstwa. Trzeba ryzykować, a ja wydobędę z siebie ostatnie rezerwy na ten ostatni bój. Czy powalczysz o zwycięstwo, czy tylko chcesz dorównać Sawickasowi? Postaram się dorównać Sawickasowi. I rzeczywiście, Carlsen podchodzi do 412 kg. W poprzedniej próbie zaliczył 382, tyle co Bergmanis. Dołożył więc aż 30 kilo. Sporo. Nie dorówna Litwinowi. Straci do niego kolejne punkty. Ile dokładnie, o tym zadecydują inni rywale. Mark Filippi ma na sztandze 419 kg. Jeśli to podniesie, chyba wygra martwy ciąg. Tak, ciężar w górze. Wyprostowane wszystko, co trzeba. Amerykanin obejmuje prowadzenie. Poprawił swój rekord z trójboju siłowego aż o 45 kilo. Niewiarygodny. Ale jest ktoś, kto zagrał wabank. Węgier István Árvay porwał się na 441 kg. Przedobrzył. Jednak zaliczone wcześniej 404 kilo i tak budzi szacunek. To wspaniały wyczyn w trzecim podejściu. Jestem wykończony. Niewiele mi zabrakło do szczęścia. Byłem bardzo blisko, ale jestem i tak zadowolony z tego martwego ciągu. Jutro jest kolejny dzień i zobaczymy, co przyniesie. Wielu kibiców twierdzi, że tu się jeszcze wiele może zdarzyć. To sytuacja, którą lubię. Nikt nie miał okazji potrenować wcześniej tych konkurencji. Jutro będą inne zawody i bardzo na to czekam. Muszę dać z siebie wszystko i zarobić trochę kasy dla moich brzdąców. No tak, znowu oczekujesz dziecka. Termin był w zeszłym tygodniu. Mam już dwójkę chłopaków, kosztują mnie sporo pieniędzy, więc muszę na nich zarobić ten weekend. To naprawdę wielka motywacja do wysiłku, ale cieszę się z tego i jutro postaram się dać z siebie wszystko. Oto wyniki martwego ciągu, podane w funtach, a nie w kilogramach, ale nie zmienia to dopiero szóstej pozycji Mariusza Pudzianowskiego i dużej straty punktów. Po dwóch konkurencjach Sawickas ma niewielką przewagę nad Carlsenem i Filippim. Bergmanis i Pudzianowski ze stratą aż 6,5 punktu. Ostatnie przygotowania do kolejnej konkurencji. Kula, którą będą rzucali zawodnicy, waży około 24 kg. Oczywiście wygra ten, który rzuci taką kulą najwyżej. 24 kg to chyba niewiele, ale spróbujcie zrobić to w domu. Ale na razie, właśnie, na razie obejrzyjcie konkurencję. W
Węgier István Árvay nie zdołał dorzucić piłki do najniższej zadysponowanej przez sędziów wysokości 15 stóp, czyli 4 metrów 57 cm. Podobny los spotkał Szweda Andersa Johanssona. To praktycznie odebrało im szansę walki o pierwszą trójkę w tych zawodach. Trzecim pechowcem okazał się Amerykanin Skoglund. Zabrakło mu dosłownie kilku centymetrów. Jego rodak Steve Kirk nie zajął po raz trzeci ostatniej lokaty. Piłka walnęła z hukiem o daszek na wysokości 15 stóp, ale to było maksimum możliwości Steve'a, podobnie jak kolejnego Amerykanina Marka Filippi. Potem Bergmanis i Carlsen zaliczyli wysokość 4,72, a sufit powędrował do góry o kolejne pół stopy, czyli 4 metry 88 cm nad poziom podestu. Jak się okazało, było to już za wiele dla Raimondsa, na co dzień instruktora w łotewskim odpowiedniku BORU, czyli Biura Ochrony Rządu. Swoje szanse dostrzegł Sven Carlsen, zwycięzca sprzed roku w tej konkurencji. Niestety, musiał podzielić los Bergmanisa i odpaść wcześniej niż lider Savickas. Mariusz Pudzianowski. Na szczęście dorzucił piłkę do sufitu i był zadowolony, bo w kraju nigdy nie rzucano w górę piłką o wadze 24 kg. To zadowolenie trwało do momentu, w którym na podejście pojawił się Wasyl Wirastiuk i trafił w sufit na wysokości 5 metrów i 3 cm. Ukrainiec trenował kiedyś pchnięcie kulą i niewiele brakowało mu do osiągnięcia 20 metrów. Teraz musiał miotać dużo cięższą i bardziej miękką kulą w pionie zamiast w poziomie. W pierwszej próbie do 5,18 nie dorzucił, ale Pudzianowskiego i tak pokonał. Co więcej, zdecydował się na pokerowe zagranie. Przeniósł drugą próbę na kolejną wysokość, nie czekając, co zrobi Savickas. A Litwin starannie przymierzył lekarski przyrząd w swoich ogromnych dłoniach. I omal nie zdemolował sufitu na wysokości 5 metrów 18 cm. Ponownie wprost tryskał energią i doprowadzał do ekstazy publiczność w Columbus. Rok temu byłeś na tych zawodach pierwszy, a Mariusz czwarty. Jak będzie dzisiaj? To zobaczymy dopiero na koniec zawodu. Wszyscy są bardzo dobrze przygotowani. Nic jeszcze nie jest jasne. A ty jak? A ja jestem silniejszy niż rok temu, ale poczekamy, zobaczymy. Właśnie, zobaczymy. Publiczność czeka na ostatni akt tej konkurencji. Wasyl Wirastiuk, brązowy medalista Mistrzostw Świata, zachował jeszcze jedną próbę i zadysponował wysokość 5 metrów 33 cm. Koniecznie chce wygrać ten bój. Pewne miejsce za Litwinem go nie zadowala, bo też i dorobek 7 punktów po dwóch konkurencjach jest więcej niż skromny. Watch this incredible body perform. A jednak zabrakło kilku centymetrów i Wasyl Wirastiuk pozostanie na drugiej pozycji. Savicka staje się niemal murowanym kandydatem do wygrania tych zawodów po raz kolejny. Popatrzmy na komplet rezultatów. Tym razem dobre miejsce Pudzianowskiego, który przesuwa się na trzecią lokatę w łącznej klasyfikacji o 2 punkty za Carlsenem. Drugi. A drugi.
Jak wszystko w Ameryce, oczywiście i młot tutaj musi być największy. Za chwilę ktoś z ekipy technicznej włoży tam 150-kilogramowy ciężar. W sumie właśnie młot będzie ważył tak niewyobrażalnie dużo, że aż ciężko o tym powiedzieć. A jak ciężko go podnieść, sami to za chwilę zobaczycie. Ten młot na strongmanów, nie na czarownicę na szczęście, waży w tej chwili około 400 kg. Jako pierwszy zmierzy się z nim Steve Kirit. Ubiegłoroczny mistrz USA nieco rozczarowuje w konfrontacji z najlepszymi europejskimi siłaczami. Od początku okupuje ostatnią pozycję. Kąt pochylenia młota to około 45 stopni. Przed Kiritem najtrudniejsza faza prostowania, kiedy nie da się już podpierać trzonka ramieniem. No i brawa dla Amerykanina. Poszło mu nieźle. Czas 27,5 sekundy. Gorzej wypadł Szwed Johansson. Jego czas 30 sekund 15 setnych. Brian Schoonvild zadziwił wszystkich wynikiem 20 sekund i 4 setnych. Ta konkurencja rozgrywana jest na zawodach Arnold's Classic po raz pierwszy, ale tak jak pozostałe odwołuje się do tradycji pradawnych zmagań szkockich górali. Schoonvild niedługo cieszył się prowadzeniem, bo szalejący Ukrainiec Wiraskiuk poprawił jego rezultat o 3 sekundy i znów zamarzył o wygraniu jakiejś konkurencji. Za chwilę Bergmanis. Pięknie to zrobił Bergmanis i ma najlepszy na razie czas, 16 sekund 27 setnych. Wiraskiuk znów nie wygra, ale może wygra Mark Filippi. Na razie jako jedyny wśród gospodarzy stara się dotrzymać kroku gościom zza oceanu. Co tu się stało w samej końcówce? Wydawało się, że wystarczy drobne pchnięcie, ale Mark uzyskuje trzeci wynik, 19,26 sekundy. Oglądajcie mnie, Mariusza i Zydrunasa w walce z młotem na zawodach Arnold's Classic. Może poszukać partnera na wiosnę, z którym można pogadać i pokazać się znajomym, nowoczesnego, z pomysłami. Takiego jak super telefon Nokia 6610 i z aparatem cyfrowym za złotówkę. Oczywiście w super ofercie. Era, możesz więcej. Nowe oleje Platinum z formułą Complex Protection. Teraz kupując lub wymieniając olej na Platinum, dostaniesz cyfrowy ciśnieniomierz do kół gratis. A jeśli weźmiesz udział w konkursie Platynowe Marzenia, otrzymasz możliwość wygrania wielu innych cennych nagród. Nowe oblicze Twojego domu. Rynny stalowe Lindab. Tworząc nasze kolory, inspiracje czerpiemy wprost z natury. Z pomocą kolorów Śnieżki Max łatwo, wydajnie i na trwałe wprowadzisz do swojego wnętrza pogodny nastrój. Śnieżka Max. Barwy na pogodny nastrój. Azjatyckie grzyby mun, kawałki bambusa, imbir, marchew. Do tego kropla sosu sojowego, szczypta curry. Knorfix do potraw chińskich. Gotowa kompozycja warzyw, przypraw i aromatycznego sosu. Co fix, to inne danie. Pst! Jest coś, czego nie wiesz o ramie Crème Bonjour. Nowa kompozycja delikatnego twarożku i świeżych składników to naturalny i prawdziwie lekki smak. Wiedziałem, że poczujesz różnicę. Nowa rama Crème Bonjour. Kto zje, ten zrozumie.
sobie odpowiedni klimat. Także poza domem. Seat Cordoba Cool z klimatyzacją w standardzie za 44 990 zł. Autoemocjon. Psiakość, znowu to zrobiłem. Masz matę niedobrze. Dulux Kolory Świata to farby wyjątkowo odporne na zmywanie. Dobry pan, dam mu kość. Teraz z łatwością suniesz ze ścian codzienne zabrudzenia. Dulux. Poproszę miętę. Z gaga. Tak, z gaga. Zawsze pod ręką miej Reni, by szybko i skutecznie pozbyć się z gagi. Teraz również w nowym smaku łagodnej mięty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Chcesz zamienić stary telefon na nowy? Przyjdź do Germanos. Tylko u nas wymienisz swoją starą komórkę na nową. Wybierz dowolnego Siemensa, a zaoszczędzisz nawet do 300 zł. Przyjdź do Germanos, ponad 200 sklepów w całej Polsce. Teraz tylko w Germanos. Siemens CF62 już od złotówki z aktywacją w sieci ERA. Czas na przerwę. Czas na KitKat. Bardzo duży, bardzo chrupiący, bardzo czekoladowy. Czas na przerwę. Czas na KitKat. Jeśli twoje śniadanie jest tak pyszne, że nie możesz się go doczekać, to musi być Vitalis doktora Edgera. Chrupiąca mieszanka różnych zbóż i owoców w wyjątkowym musli. Vitalis to zdrowe i smaczne śniadanie, które da ci energię na cały dzień. Vitalis. Ciesz się życiem. I odszedł, bo nie miała pomysłu na obiad. A ty masz? Jasne. Winiary Pomysł na to więcej niż książka kucharska. Lista zakupów, prosty przepis, a w środku przyprawy i dodatki. Dziś pomysł na kurczaka z pieczarkami. Pierś kurczaka. Świeże pieczarki. Woda i śmietanka. I winiary Pomysł na obiad. Dobrze mieć pomysł na obiad każdego dnia. Czuj dreszcz emocji. Bez zbędnego ryzyka. Telewizor plazmowy LG. LG. Gdzie ceny tną? Tam ludzie lecą. Spiesz się. Jeszcze tylko do niedzieli wszystkie artykuły tańsze o 20%. Praktiker. Da radę. Hallå? God dag, Mr. Zieliński. Nu har vi gått igenom ert anbud. Vi är mycket intresserade. Men det måste gå fort. Twoja firma potrzebuje szybkiego partnera. W banku BPH decyzję o przyznaniu kredytu otrzymasz nawet w jeden dzień. Od 5 do 350 tysięcy złotych. Bez dodatkowych zabezpieczeń. Nu får vi vind i seglen. Załatwione. Będziemy gotowi na czas. Zadzwoń lub przyjdź do oddziału. Bank BPH. Bank indywidualnych rozwiązań. Naga broń 33 1/3. Jutro o 14:20 w TVN. Co można powiedzieć o krewetkach w sosie koperkowym? Idealny. Jak ocenić filety z dorsza zapiekane w aromatycznej